plaże są takie jak w Tajlandii czy na Filipinach. Bo jest biały piasek i niebieska woda. Zgadza się. I pokażemy wam to, bo będzie w zasadzie to, jak się uprzesz, to na nogach obejdziesz to miasto. No. Więc po prostu znalezienie pracy tutaj dla chętnego to żaden czy problem. Knajpki. A to jest w ogóle Justyna, tak? Bo rzadko występuje, no to. Tak, ja jestem Justyna, jestem żoną Marcina. Żoną, tak, nie jest kochanicą, o tylko Jezus. Żoną. Wodą się unosi taka bryza. Bryza, no. Fajnie, to fajnie to wygląda. Prostu, no. Ma to klimat, no. No, paruje chyba. No. Cześć, dzisiaj chcieliśmy wam powiedzieć o zaletach mieszkania w Edynburgu, bo miałem tam parę komentarzy, żeby o tym powiedzieć. W ogóle się nie przygotujemy, nie przygotowywaliśmy do tego filmu, po prostu. No, po co się przygotowywać? Po prostu na spontana wam powiemy o paru zaletach mieszkania właśnie konkretnie w Edynburgu. Nie w Szkocji, tylko konkretnie w Edynburgu. No co, czyste powietrze przede wszystkim, nie? Bo to jest bardzo najważniejsze. Ważne. Najważniejsze. Cały rok czyste powietrze, lato, zima. Mhm. No bo tu jest tylko lato, zima. Tak, oddycha się tu naprawdę fajnie i naprawdę jest to powietrze takie ostre, bym powiedział. Ale i tak się nie przeziębiasz mimo wszystko. Mi się wydaje, że przez to, że właśnie jest czyste. I... No i dużo jodu jest w powietrzu, dlatego jesteśmy tak. Już uodpornieni. To jest zdrowe powietrze morskie. Także ja osobiście uważam, że mieszkanie w mieście i jednocześnie bycie otoczonym takim czystym powietrzem, no to jest super kombinacja. No bo my mamy tu powietrze jak na wsi gdzieś. Oczywiście. Co? Gdzie jest ten led? Ja mam. Ja się jeszcze chciałem napić. Na pewno zaletą jest też, że to miasto jest takie małe, kameralne. Wszędzie blisko. Tak, wszędzie blisko. W zasadzie to jak się uprzesz, to na nogach obejdziesz to miasto. Dużo zieleni. My tu jak przyjechaliśmy, właśnie chciałem dodać, i nie mieliśmy żadnego auta jeszcze wtedy na samym początku, to po prostu chodziliśmy po tym mieście wszędzie i dochodziło się z jednego krańca miasta na drugi kraniec na nogach, bez żadnego problemu. Dużo zieleni, nie? Dużo parków, tak. Bardzo dużo. 150 parków jest z tego, co tam podaje wujek Google. To jest gdzie iść. Mhm. Co tam jeszcze jest takiego ciekawego? No dobrze, że wzgórza, bo tu jest ileś tam wzgórz, nie? 5-7 wzgórz tutaj jest, oprócz Góry Artura oczywiście. Wygasłe wulkany, jakieś wzgórza, jakieś takie mniejsze czy większe wzgórza, czy jakieś jeziorka, parki już mówiłem, rzeczki. I to jest wszystko w środku miasta. Nie musicie z miasta wychodzić i możecie się poczuć, jakbyście byli gdzieś na prowincji, na wsi. No popatrzcie się, my jesteśmy teraz w mieście, prawie w środku miasta. No i jesteśmy nad taką zatoką, jak widać. Ta zatoka się nazywa Firth of Forth, tak? Nie wiem. No chyba tak. Czy po prostu New Haven to te miejsce się nazywa? No, jesteśmy nad zatoką. Tam widać jakieś osiedla mieszkalne. Tutaj jesteśmy na molo, które tam wchodzi w tą zatokę chyba z 1,5 km. Kacperku, uważaj tam. No on jest ma 13 lat i już jest dużo. Tak, to są klimaty w mieście. A teraz na chwilę przenosimy się w inne miejsce. Nadal jesteśmy w Edynburgu i nadal jesteśmy praktycznie w centrum miasta. I to jest ten sam dzień. I to jest ten sam dzień i prawie ta sama godzina. Tylko na chwilę przenieśliśmy się w inne miejsce. Jesteśmy na terenie wygasłego wulkanu, czyli Góry Artura tak zwanej. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. A tam za nami widać miasto, a za miastem widać zatokę właśnie, nad którą jesteśmy nadal, tylko zaraz się tam przeniesiemy. Tak, żeby nie być gołosłownym, nie? Fajnie tu, Justyna, co? Fajnie, super. Lubimy tu przychodzić. Morze, tam, góra, wszystko. Tak. No i podkreślam, jesteśmy w mieście, nie jesteśmy gdzieś na prowincji, tylko jesteśmy w środku miasta. Ta Góra Artura, czyli ten wygasły wulkan, jest właśnie w środku miasta. Słoneczko nam świeci. Dobra, wracamy z powrotem nad zatokę. Wygasłe wulkany, wzgórza, rzeki, parki, to też o czym mówiłem. Także zaczęliśmy od takich, że tak powiem... Zaraz Kacperku, idziemy zaraz. Już się Kacperek denerwuje, to, bo już jest głodny, tak? Tak, jak zwykle. Kiedy no, nie jest był głodny? Głodny nastolatek to zły nastolatek. Mm. Nie obrażając nastolatków, jak słuchają nas jacyś nastolatkowie, to z szacunkiem do was, tak? Rośniecie, to jesteście głodni. Możliwość znalezienia pracy bez problemu, cały czas tak naprawdę, bo jest, cały czas są jakieś wakaty tutaj w turystyce. Edynburg to turystyczne miasto, więc po prostu znalezienie pracy tutaj
dla chętnego to żaden czy problem. Czy kanał jest pełno, czy bary, puby, no. Bo to jest tu modne. Tak, no właśnie o tym mówię. Tu, no. W takiej ogólnie turystyce, hotele, motele, restauracje, puby, knajpy, no tam znajdziecie pracę bez problemu. Oczywiście, no wiadomo, jeśli macie wizę, tak, no bo teraz wiadomo, jak no, jest po Brexicie. Edukacja uniwersytetów jest tu od cholery. Z całego świata zjeżdżają się tu do uniwersytetów, tak, studiować tutaj. Zgadza się. No słynny edynburski uniwersytet, do którego chodzić to jest no, no prestiż, tak? On jest tam chyba w 20 najlepszych uniwersytetów świata, czy coś takiego. Szkoły, mnóstwo szkół, dobre rozwiązanie dla osób, które mają dzieci z jakimiś zaburzeniami. My mamy autystyczne dziecko, Kacper ma autyzm. Chociaż tu siedzi, to mówimy to przy nim, ale on nie ma z tym problemu. To no od razu. On o tym wie, my mu to tłumaczymy. Świetnie się nim tutaj zajęli. Naprawdę po prostu pomoc, jaką dostaliśmy tutaj, edukacyjną, psychologiczną, to no w szoku byliśmy, że tyle pomocy można dostać za darmo. Cały czas pozytywnie byli nastawieni, a my negatywnie, bo baliśmy się, co będzie z Kacperkiem dalej. Bo nie mówił bardzo długo, ale i tak terapeutka powiedziała, że on będzie mówić, zobaczycie, będzie mówić. Zawsze nas uspokajała. Tak, ja nie wiem, jak to wygląda w innych krajach, ale no tutaj po prostu tą pomoc edukacyjną i terapeutyczną dla dziecka autystycznego no dostaliśmy w nadmiarze, bym powiedział. No. Także myślę, że tak to tu funkcjonuje. No i Szkoci są mili i przyjaźni. To tak. Edynburczycy, bo tu mówimy o Edynburgu teraz konkretnie. Edynburczycy są mili i przyjaźni. Bardzo. My od 13 lat nie spotkaliśmy się tu z żadną niechęcią z ich strony. Z rasizmem jakimś? Nic takiego. Nic takiego nie ma. W żadnym wypadku. Czy tam do Kacperka, bo Kacperek różne rzeczy robił, jak był mały. Nawet w sklepie potrafił wziąć coś i rzucić do kogoś. I stara babcia jakieś dostała tu ziemniakiem w głowę w sklepie. I się śmiała z tego. Tak. Zero oburzenia. Zero oburzenia. Powiedzieliśmy, że przepraszamy, że dziecko ma ulicę, oni do nas. Dobra, nic się nie dzieje. I się śmieje z tego. No. I tacy są. No przynajmniej my takie doświadczenia mamy. No. No, możliwość podjęcia pracy, mówiłem, możliwość robienia biznesu też jest bardzo duża, bo są tu różne tam programy pomocowe, biznesowe. Także jak ktoś chce jakieś biznesy tutaj rozkręcać, to też żaden problem. I co? No, nie mówimy tu o wadach, tak? Możliwość zamieszkania jest też bardzo, bardzo prosta, bo mieszkań na wynajem to jest po prostu mnóstwo. Więc jeśli szukasz tu mieszkania, no to znajdziesz bez problemu. Bezpieczeństwo właśnie. Bezpieczeństwo jest tutaj na wysokim poziomie. Tak. Edynburg jest jednym z najbezpieczniejszych miast w całej Wielkiej Brytanii, albo najbezpieczniejszym. Monitoring jest wszędzie. Policja wyrasta jak grzyby po deszczu spod ziemi nagle. To jest właśnie takie charakterystyczne dla Edynburga. I cały czas podkreślam, że mówię tu o zaletach, bo może ktoś zaraz mi coś tam napisać o jakiejś narkomanii czy coś, ale... A gdzie jej nie ma? A gdzie jej nie ma, a poza tym mówimy tylko o zaletach teraz. No właśnie, ja tu nie widzę żadnych wad. No, no czysta pogoda, znaczy czyste powietrze, piękna pogoda. No dobra, no tak, już idziemy, już, tylko już kończymy. Głodny jesteś taki, siadaj tu koło mnie. No. Czasami tutaj piździ, tak? No, wiadomo, no ale... Właśnie bardziej piździ niż leje, bo każdy myśli, że to pewnie leje cały czas. Właśnie nie. Najgorszy jest tutaj wiatr. Mhm. Niestety ten wiatr daje tu popalić, bo nawet jak macie 15 stopni czy 20, to przez ten wiatr zawsze jest odczuwalne mniejsze. Tak. Mniejsza temperatura. Zgadza się. Ale to tak w Edynburgu, bo poza Edynburgiem już tak nie ma. Tutaj, bo jesteśmy tutaj na wybrzeżu, dlatego. A na przykład troszkę dalej za Edynburgiem jest po prostu jak lato w Polsce. Tu jest na przykład 18 stopni, jedziemy godzinę stąd, drogi, i tam już na przykład 30 stopni. Mhm, dokładnie. Latem. Jest taka różnica. No na przykład dzisiaj mamy 16 stopni, siedzimy sobie tutaj pod murkiem. Na takim molo i super jest ciepło, nie? No, super, jest naprawdę, jest cieplutko. Przygrzewa ekstra. Jest naprawdę cieplutko, widzicie, że jesteśmy tak dość luźnie ubrani. Niektórzy Szkoci chodzą już w krótkich spodenkach. No i w japonkach tam. No, czapka na głowie ciepła, no. Japonki, a co, nie? No właśnie, Szkoci są spoko, są tacy, nie obrażając ich, tacy prości, tacy po prostu do rany przyłóż, nie? Widzisz tutaj nieraz jakiegoś narkomana na ulicy, no bo widać ich tu na ulicy trochę, ale narkomana z wielkim sercem, bo przyjmuje się na przykład jakimś rannym gołębiem. No, no to, na to przykład. Albo jak się wywrócisz, to ten narkoman, czy ten alkoholik tutaj... No. Przyszedł piesek do nas. Hej!
I dużo, jest, dużo jest takich czworonogich przyjaciół tutaj. Edynburczycy bardzo lubią pieski, bardzo lubią koty. Yeah. Oh, so cute. Oj. It's beautiful. Yeah. No jakaś... New friends. I miła starsza pani przyszła. O, tacy właśnie oni są. Tak. Jak widzicie tą panią. Nie ma problemu, żeby z pieska pogłaskać czy coś, nie było tak. się o to. Zgadza się, nie ma żadnych problemów. Nie. Starsi ludzie nie są... nie są takimi... No, nie siedzą po przychodniach. Tak, nie siedzą po przychodniach, tylko siedzą po pubach. Nawet jak siedzą po pubach, chodzą na mecze. Na bingo starsze babcie idzie z balkonikiem, a na balkoniku trzyma piwko, jeszcze papierosa w buzi. I ona idzie na bingo, a co? No i bardzo dobrze. No. Także no... W zasadzie to jakbyśmy się uparli, to byśmy tych zalet mogli tutaj dużo szukać, ale to nie o to chodzi, żeby na siłę szukać jakieś zalety. No. Nie, ja nie szukam na siłę. My tu ja nie... się cieszę, że tutaj jest. Tak, my tu nie mieszkamy na siłę, wbrew temu, co niektórzy pisali, że czasem, że jestem tu na siłę. Na siłę to bym był w Anglii, przyznam szczerze. Bo szczerze mówiąc, w Anglii życie Polaka wygląda no, gorzej. No. Bardziej wyniośli są Anglicy. Tak. Tacy, no. Jesteśmy tutaj, bo chcemy. I no to chyba jest nasze miejsce na świecie, tak mi się wydaje. To jest piękne miejsce. Ja wiem, że nie zobaczycie tutaj plaż rajskich plaż. Znaczy zobaczycie są. Właśnie, w Szkocji zobaczycie rajskie plaże. Nie zobaczycie tylko palmy na tych plażach. Tak, a plaże są takie jak w Tajlandii czy na Filipinach. Bo jest biały piasek i niebieska woda. Zgadza się. I pokażemy wam to, bo będziemy się wybierać na jednej już byliśmy, plaże. Już mogą zobaczyć jeden odcinek. Byliśmy na samej północy, byliśmy jeszcze na wyspach szkockich, na Hebrydach zewnętrznych. A to jest w ogóle Justyna, tak? Bo rzadko występuje, no to... Tak, ja jestem Justyna, jestem żoną Marcina. Żoną, tak? Nie jest kochanicą, o tylko żoną. No, fajne miasto, czyli tak podsumowując, edukacja na wysokim poziomie, pomoc, taka psychologiczna czy socjalna na wysokim poziomie, dużo mieszkań, dużo pracy, czyste powietrze, piękne zabytki, piękne zabytkowe miasto, naprawdę. Będę niezniszczone przez wojnę. Niezniszczone, tak, nic. Bomby tutaj nie spadały. Mnóstwo parków, jezior, rzek, wygasłych wulkanów, to wszystko jest w Edynburgu. No i festiwal, który jest, międzynarodowy festiwal, który przez cały sierpień jest. To jest największy festiwal na świecie, albo drugi największy, albo pierwszy, nie jestem pewien. Artyści z całego świata się zjeżdżają, no i takich turystów, podróżników, takich, że tak powiem, starych wilków, turystów, podróżników, jak zagadasz o Edynburgu, to na pewno ci potwierdzą, że to jest jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Zresztą w jakimś tam plebiscycie Edynburg został wybrany jako jedno z czterech najpiękniejszych miast na świecie, obok Florencji, Rzymu i Neapolu chyba. Aż trzy włoskie miasta były, a jedno szkockie. No nie wiadomo, tyle turystów tutaj jest, nie? Nam się już wszystko opatrzyło, bo to widzimy na co dzień, ale oni są zachwyceni tym, nie? Jak tu przyjeżdżają. A pogoda? Pogoda to stereotypy, tak jak mówiliśmy. Tutaj pada podobno tylko 15% więcej niż w Warszawie. No. Czyli w Warszawie masz około 160 dni w roku deszczowych, a tu jest w okolicach 180, coś takiego. No, tylko ten wiatr piździ, tak? No, tylko to ten jest ten problem. To jest wypis czasami konkretny. Ale nie zawsze, no bo dzisiaj nie ma nawet powietrza. Jak już jest wiosna, lato, to już tak inaczej się odczuwa. Najgorzej jednak w zimie się odczuwa ten wiatr. O, przechodzi cię na wskroś. No, także warto tu mieszkać, to jest fajne miasto. No dobra, będziemy kończyć ten odcinek, dlatego że młody jest już głodny. Ja też. Ja też. A dobrze wiecie, że jak Polak głodny, to Polak zły. Kacper? No. Idziemy jeść? No. Co będziesz jadł? No. Taki zły jest. Zły jest, że nie odpowie teraz. Dobra. Dzięki wam. Jak będziecie chcieli o wadach, albo żeby o większej ilości zalet opowiedzieć, no to nagramy jeszcze jakiś odcinek. Tak, Justyna? Tak, oczywiście. No dobra, to na razie trzymajcie się. Hej. Narka, pa.